Siemanko, siemanko. Dzisiaj łażę po takiej trochę dość... jakiej? Takiej lokalnej dzielnicy, gdzie jest mniej turystów, więcej lokalnych mieszkańców. Może obrócę kamerę i pokażę wam troszeczkę, jak tutaj dzielnica wygląda. Ano, mianowicie mamy tutaj standardowo jakichś mechaników samochodowych. O, tutaj jakaś maszyna. Hello. No, pan się ładnie uśmiecha. O, tutaj można sobie paliwo kupić na butelki, na litry. Daj. No, taki po prostu miejski mechanik. Tutaj jeszcze jeden, od razu drugi. O, jakieś oleje do skuterów. Takie różne rzeczy. Można się tutaj zaopatrzeć. Jakieś takie budynki, hotele. O, mieszkańcy. Lokalni mieszkańcy prowadzą swoje biznesy. Tutaj jakieś kolejne, mnóstwo hoteli, mnóstwo pokoi do wynajęcia, mnóstwo restauracji. O, i są jeszcze jakieś też pieski sobie chodzące na spacer. O, pełno różnych restauracji, pełno. Tam, o, tam jak coś ładnie wygląda. O, tam pięknie coś wygląda. Lubię takie miejsca. O, tutaj lokalny street food. O, jaki piękny warzywniak. Piękny warzywniak. Mnóstwo street foodów, mnóstwo street foodów. Tutaj macie, jakbyście chcieli, lokal do wynajęcia albo na sprzedaż. Także można kupić, stół bilardowy jest już w zestawie. O, jakieś sukieneczki ekstra na wieczór widzę. Patrzcie się, jaki ruch. Ciągle taki ruch, bardzo duży ruch. Także. O, w tą stronę ładnie wygląda. Taka długa ulica. Pełno street foodów, jak już mówiłem, jakichś takich, tak jak mówiłem, jesteśmy na lokalnej takiej bardziej ulicy, gdzie właśnie te restauracje i to wszystko nie jest takie pod turystów, tylko bardziej pod lokalnych mieszkańców, ale przynajmniej widać, jak naprawdę tutaj życie wygląda. Co tutaj naprawdę można zjeść? Grill. O, jak ładnie ktoś skrzydełka poukładał, patrzcie się na to. No. O, jakie rybki śmieszne. Wow. Co to jest? Nie wiem, co oni z tą głową tej ryby zrobili. Chyba i tak, kurde, w dół jakoś pociągnęli. Wow. Tam pani ładnie nabija na szaszłyk. Najpierw... No, thank you. Najpierw jakaś zaprawa, chciałem powiedzieć. Zaprawa, wyrzucone do zaprawy. O, jest nawet jakiś jubiler. Jakiś chiński jubiler. Tutaj takie znowu jedzonko. O, chili. I pełno skuterów oczywiście. Oczywiście to podstawowy środek transportu w Tajlandii. Także skuterów mnóstwo. W ogóle tutaj w Azji to skutery, jeszcze raz skutery. Jakiś Wietnam, nie Wietnam. Ale tu jest czad. Fajowo, co? Wow. Jaram się takimi widokami bardzo mocno. No i znowu restauracyjki. Pełno street foodu. Jakie piękne mango. Piękne mango. A ja właśnie idę znowu na taki targ, gdzie kupię sobie, bo już bardzo dawno nie jedliśmy pineapple, takich małych pineapple. Jezus Maria, jak to się nazywa? O, jakie stroje. Jakie stroje ładne. Jezu, ananasów. O, ananasy, takie małe ananaski. Takie dosłownie małe ananaski. Zimne muszą być. Dlatego cały czas leżą w lodzie. Oczywiście też, żeby były świeże, żeby się nie popsuły, ale one takie lekko chłodnawe smakują. Nawet właśnie lepiej, także. Oj, miałem jakąś butelkę, także właśnie idę do warzywniaka, gdzie sobie właśnie to kupię. O, a tu są jeszcze jakieś takie rzeczy. Może na sprzedaż, nie wiem. Bardzo dużo sklepów tutaj jest, dużo właśnie jakichś barberów. O. Tutaj chciałem powiedzieć, że jest fryzjer, ale właśnie to nie jest fryzjer, tylko tutaj akurat jest, można się napić kawki, herbatki, room for rent, mieszkania na wynajem, pełno salonów różnych.
tutaj gadżetów też, jakiś sklep. Ze wszystkim. Wszystko za 5 zł. Coś tego typu. Wszystko po 5 zł, czy jak to tam. Jaki piesek malutki. No i takie tutaj rzeczy. Sabai Living. Sabai Living. Masaże, salony, beauty. Tour information. O, właśnie na wycieczki to my właśnie dopiero w końcu zaczniemy gdzieś pływać, że tak powiem. Nie jeździć, tylko pływać. Zwiedzać jakieś różne wyspy, bo jeszcze tyle czasu już tu jesteśmy, a jeszcze tym razem nigdzie nie byliśmy. Na razie cały czas sobie siedzimy na patong. Co tutaj jest? A też jakiś taki sklep. Sklep ze wszystkim. Siedzimy na patong, ale w końcu teraz się przeniesiemy z drugiego hotelu jeszcze w trzecie miejsce, gdzie będziemy mieć wynajęte na cały miesiąc. Gdzie będziemy mieć wynajęte na cały miesiąc, to w końcu sobie gdzieś popływamy, pojeździmy jeszcze dalej, gdzieś coś pozwiedzamy. No i tu jest właśnie taka uliczka i właśnie się kończy. Ta uliczka właśnie się kończy, taka bardziej lokalna. I zaczyna się takie troszkę większe miasto z szerszymi ulicami, gdzie jest więcej turystów, bliżej morza. O, w tamtą stronę jest morze, a tutaj kiedyś był właśnie bardzo duży taki bazar. Był, no teraz jeszcze gdzieś tam wieczorami się ktoś tu pojawia z jakimś street foodem, ale tutaj to wszystko 2 lata temu przed tym wydarzeniem, jakie było, wszystko było otwarte, mnóstwo ludzi, mnóstwo straganów jakiś, no mnóstwo sprzedaży i w ogóle ludzi, turystów, mieszkańców, tak tutaj to miejsce żyło, że jak się dzisiaj na to patrzy, co tutaj się dzisiaj dzieje, a to co było 2 lata temu, co tutaj byliśmy, to aż się łezka wokół kręci. No nic, no umarło trochę miejsce, może kiedyś znowu wróci do żywych, ale póki co jest takie, jakie jest. No, tutaj jest w ogóle mój skuter zaparkowany, bo ja sobie tutaj przyjechałem, zaparkowałem sobie skuter, moja Yamaha, że tak powiem, a ja idę tutaj do centrum, gdzie są warzywa, owoce i wszystko inne, co też można było zobaczyć na filmach wcześniejszych z Tajlandii, gdzieś tam 2 lata temu, no i w ogóle tutaj też w sumie w tym roku nagrywałem. No, także zapraszam Was przy okazji, zapraszam Was na kanał YouTube, na zostawienie łapki w górę pod filmem, jakiegoś serduszka jak na Facebooku, na YouTubie łapki w górę, zasubskrybować kanał na YouTubie, a i takie, o, bo można fajne rzeczy pooglądać. Fajne rzeczy można pooglądać, tutaj muza sobie łupie i też jakiś jubiler. O, jakie tutaj ładne dachy. Jakie ładne dachy, lubię takie dachy. O, jakie tam u góry te jakieś, kurde, dragony, czy co to jest. Wow, fajne w sumie miejsce. O, tam było ten Bangla Boxing Stadium. Kurczę, tutaj takie zawody w trzaskaniu się były. Tajowie tutaj, kurde, mieli, no właśnie boxing, no. Boxing był taki, tam takie pięściarze i w ogóle tutaj muzyka taka ostra leciała. Kurde, ludzi tam pełno. Ja, co tam się nie działo? No i jest zamknięte. No, jest zamknięte. O, tutaj jest właśnie Junk Ceylon jeszcze. O, tu już jesteśmy w samym prawie centrum. Po drugiej stronie tego Junk Ceylon, tego centrum handlowego, jest już samiutkie centrum, patong. A ja idę po moje ananasy. Po ananasy i może coś jeszcze. Dobra, wszedłem do środka. Tutaj to, co mówiłem, bo muszę kupić sobie, przypomniałem, jeszcze ginger. Podstawa do soków. To jeszcze ginger, tutaj jest pełno takich super świeżych warzyw i owoców i też oczywiście pani ma ginger, muszę koniecznie kupić. O, jakie papryczki, wow. Hello, yes, I need ginger. Ginger. Oh, not kilo, maybe, could you show me? Okay, maybe one, nie wiem jak to powiedzieć. A, okej. Pani pobiegła do drugiego stoiska przynieść ginger. Wcześniej tutaj był, nie wiem dlaczego gdzieś go wynieśli. O, może jeszcze weźmiemy parę limonek. O, okej, this one.
One. Się pani śmieje, coś tam. Nie wiem, o co chodzi, ale jest ok. Jakie piękne warzywa. Ok, how much? 20 baht. No, 2,50. 2,50 płacę za ten ginger. 2,50 daje 12 zł, czyli 100. I czekamy na resztę 10 zł. Dobra. Thank you very much. O. Szkoda, że tutaj nie mają grejpfrutów. O, pani ma tutaj cytryny, to biorę. O, I take lemon. Four lemon. Papryki, pomidorki. Będą pyszne warzywka. 108, okej. Okej, 108, czyli 12 zł za 4 cytryny. Okej, czyli dajemy 100. 20. And thank you very much. Thank you. Cup on cup. No, czyli zapłaciliśmy. Cytryny są tutaj bardzo drogie. Kosztują ostatnio w markecie. Wiecie, ile zapłaciłem w markecie za cytryny? W markecie ostatnio zapłaciłem za cytryny 5 zł za cytrynę. Kupiłem 12 cytryn, zapłaciłem 60 zł za 12 cytryn. No ale zdrowie najważniejsze. Tutaj jeszcze idę właśnie po te ananaski. I to jeszcze. Hello. Thank you. I take pineapple. How many want to? Two. Is it new one for now? New one for now? Yes. Okay. Very fresh, yes? Yes. Could you show me... taste? I'll show you. Thank you. Mm. Very good. Number one. Something like mango? No, thank you. What do you want? Same kind of problem. No, thank you very much. Okay. Thank you. How much? 120. Yep. 120 to mamy 120, czyli 12 zł znowu. Mhm. Thank you very much. Cup on cup. Bye. A więc za dwa ananasy zapłaciłem też 12 zł, czyli około 6 zł za ananasa. Około 6 zł za ananasa, są po prostu tak pyszne, że ja się nie mogę ich najeść. Są najpyszniejsze chyba tutaj na świecie. Cytryny, tak jak mówiłem, bardzo drogie. 12 zł za 4 cytryny. To ile to wychodzi? 3 zł. No to taniej niż w markecie. 4 razy 3, 12 zł, tak. 3 zł za cytrynę, a w markecie 5 zł. Wow, to jest ładnie. Ten market właśnie Chang Ceylon, bardzo duży taki tam jest Big C sklep. I tam płaciłem 5 zł za cytrynę, a tu 3 zł za cytrynę. Wow, ale przebitka, no to już dobrze, że tym razem tu kupiłem cytrynę, bo już wiem przynajmniej, że by nie chodzić do Chang Ceylon, do tego marketu, bo tam właśnie niby duży market, niby coś, a ceny są takie kurde drogie, że masakra. Wow, wystraszyłem się, że zgubiłem klucz od skutera, ale są. O, kask musi być. Ale tym razem mam schowany, bo bałem się, że może deszcz być, bo rano w ogóle deszcz jakiś padał. Tutaj o, cytrynki, ananaski. Naprawdę, te ananaski, to jak kiedyś będziecie w Tajlandii, musicie je zjeść. Cytryny i ginger. Pogoda jeszcze póki co w Tajlandii się nie wyklarowała. Jeszcze potrafi deszcz popadać, choć niby już pora mokra powinna się kończyć. Ale jak patrzyłem na pogodę, to od przyszłego tygodnia już raczej będzie samo słońce. Dzisiaj rano jeszcze troszkę popadało. Ale teraz już oczywiście jest gorąco, tylko nie wziąłem sobie czapki. Chodziłem dzisiaj bez czapki. A ostatnio jak chodziłem bez czapki, to mnie trochę głowa bolała. O, mamy kask. Zrobimy sobie jedną fotkę. Zaraz może, o tak lepiej. Dobra, mamy fotkę. I co? Zapinamy kask, wsiadamy na Yamahę i jedziemy do domu zjeść przepyszne ananasy, bo jeszcze dzisiaj nic nie jadłem, a godzinę mamy 13. 13 godzina. Nic jeszcze dzisiaj nie jadłem, tylko piłem i jestem już głodny. Troszkę. Nie bardzo, ale trochę jestem głodny. Moment. Oj. Czekajcie. Bo to trzeba trzymać. O, Yamaha gada.
nie mogę przygazować, bo przecież pojedzie do przodu. Dobra, co do cen, należy się jeszcze na pewno jakieś sprostowanie, co do cen za te owoce, za warzywa, za w ogóle za wszystko. Jesteśmy w najbardziej na wyspie Phuket, jesteśmy w najbardziej, a tu mam takie fajne boczne wejście do hotelu, najbardziej turystycznym miejscu. Jesteśmy w najbardziej, o, winda mi się sama otworzyła, no pięknie. Jesteśmy w najbardziej turystycznym miejscu, a więc te ceny tutaj są naprawdę mocno wywindowane. O, wywindowane w górę. Jedziemy w górę na 14 piętro i wszystko się tak zgrywa, winda się otwiera. Jedziemy na 14 piętro, ceny idą w górę, winda w górę. I co? I dlatego te ceny są takie wysokie, bo na przykład na przykładzie bananów zrobimy, powiemy, banany na Patong. Pewnie są miejsca, gdzie są tańsze, ale gdzieś tam takie miejsca przy ulicy czy coś, gdzie chodzi dużo turystów, banany kosztują 2 zł za sztukę. 2 zł za banana, a wioskę dalej, jak pojedziemy wioskę dalej, banan kosztuje 50 groszy. To sobie pomyślcie, 50 groszy za banana wioskę dalej, a 2 zł. No to jaka przybitka, tak? Jaka przybitka, patrzcie na to. Wow, ale tutaj jest... Jaka będzie fajna fotka. Pomyślcie sobie, że tutaj 2 złote banan, a wioskę dalej 50 groszy, to tak samo te ananasy, jak ja zapłaciłem za ananasa 6 zł, to ten ananas pewnie jest wart, nie wiem, 2 złote. Także no tak to wygląda, ale jak zaczniemy podróżować więcej po Tajlandii, będziemy w miejscach, gdzie nie są tak turystyczne, to myślę, że wtedy pokażemy prawdziwe ceny, jak jest w Tajlandii, jak potrafi być fajnie, tanio, no i jak jest tak naprawdę. Bo tutaj to jest tylko taka, to jest takie miasto bardzo turystyczne, gdzie ceny, raczej o cenach za wiele mówić nie można. No można oczywiście w takim miejscu turystycznym. Ale nie jakie są naprawdę ceny w Tajlandii, tylko w cenach, w kurortach i miejscach turystycznych. No ale w sumie to też jest ważne. Tutaj jest nasz pokój. Są ananaski. Są te pyszne ananaski, takie małe. Przepyszne. To jest druga strona naszego hotelu i miasta Patong. Tam jest Jang Ceylon, tam byliśmy. A tam jest taka świątynia, do której właśnie pojedziemy. Pojedziemy ją zwiedzić. Ale dobre. Przepyszne. Dobra. Jedziemy do świątyni.